tam lata, coś tam miga. Coś tam pewnie jest. No właśnie. I to jest właśnie donica respana. Donica, właściwie to donico szklarnia, donico inspekt. To właśnie ta donica, którą pierwszy raz widziałem na targach Gardenia. Do jej złożenia nie potrzeba żadnych specjalistycznych narzędzi. Wystarczą nasze dłonie, ale jak już mówiłem, jako że lubię swoje łapki, to tam rękawiczki nigdy nie zaszkodzą. Zostanę moro pod kolor spodni. No to tak, obejrzyjmy najpierw. Donica zapakowana w taki oto elegancki karton. Producent oczywiście wskazał jakby jej zastosowanie. Od siebie dorzucił na tym kartonie do wycięcia. Kiedy siejemy, kiedy siać, kiedy zbierać poszczególne warzywa. Nie ma co czekać, trzeba odpakować i pokażę, że Wam jak się składa. Donica tak jak tutaj jest. O, obrócę jeszcze raz na kadr pierwszy. Donica składa się z pokrywy, oczywiście donicy samej oraz zestawie ma dwie pary nóżek. O nóżkach powiem Wam coś więcej, co już się przekonaliśmy wcześniej, że należy się od razu decydować na doniczki, na nóżki, przepraszam, nóżce małe lub duże. No to co, unboxing, jak to teraz mówią, bo już czas się już nie odpakowuje, tylko się unboxuje. Tak, co? Razem z donicą są dołączone właśnie w takim foliowym worku nogi. Powinno być 4. Raz, 2, 3. Jest 4. Ponadto powinny być tutaj jeszcze nóżki niskie. O, są też 4. Oraz taki plastik. Jest to plastik, który stanowi wzmocnienie, zarazem przedzielenie donicy. No dobra, wyciągnijmy w takim razie pokrywę. I teraz, gdzie mocujemy nóżki? No oczywiście od dołu. I tak jak Wam mówiłem, zarówno można zamocować nóżkę tak zwaną krótką, albo nogę tak zwaną długą. Ale to, co wspomniałem już na początku. Z doświadczenia już wiemy, że jak już zamocuje się te tak porządnie te donice, przepraszam, tej donicy te nogi długie, to krótkie już ciężko zamocować. No cóż, to jest zarazem wada, taka nieduża, ale jednak, także jedna jest najważniejsza, decydujcie się od początku. Albo wybieracie długie nogi, albo krótkie, bo potem teoretycznie da się je wyjąć. Ale jak to? No to może się okazać, że tylko teoretycznie. No to co? Noga? Noga. Oj, źle. Noga. Noga. Oj, przekręcić. O, tak. Tak jest. I voilà! Praktycznie montaż skończony. Oddzielmy stoliku choć na bok. Teraz ten oto element służy on właśnie do podzielenia upraw, a zarazem usztywnia donicę. No dobra, powiecie jeszcze jedną rzecz, że donica oczywiście to donica i powinna mieć odpływ wody. I tak jest, producent przewidział, że
tutaj w tych nogach są przewidziane punkty w miejscach, gdzie nawiercając zrobicie sobie odpływ wody. Przy czym, jak zobaczycie to, jak sadziłem, wykorzystałem grubą warstwę drenażu. No a teraz pokrywa. Przeźroczysta pokrywa, którą po prostu się nakłada. W pokrywie są takie oto wentylatory, jak to mówię, dzięki któremu powodujemy, że nasze roślinki się nie ugotują, tylko będą miały go oddychać. Zarazem, kiedy zostawiamy tą rośliny na noc, możemy tutaj te otwory wentylacyjne zamknąć. A jak będzie wyglądała donica w wersji krótkiej? Zobaczmy. Tak jak mówiłem, ciężko się te nogi wkładają. Gdybym już tak je wbił do końca, to już najprawdopodobniej by już tak zostały. Dobra. Teraz nóżki w wersji krótkiej. Ciach. Voilà. I jeszcze tylko raz pokrywam. A teraz kadr z mojego pokoju przeniesie się na balkon. Krok pierwszy. Donica złożona, trzeba zdjąć pokrywę. Z donicy chwilowo wyjmujemy wspornik. W donicy są cztery punkty do wywiercenia otworów, do odpływu wody i też to robię. Otwory wywiercone. Dobra, teraz mimo, że są otwory wywiercone, warto, żeby w donicy dać warstwę drenażu. Tym bardziej, że otwory są parę centymetrów nad powierzchnią dolną donicy. Jako drenaż można wykorzystać zwykły keramzyt ogrodniczy, żwir lub kamień. Warstwa drenażu powinna być tak dokładnie, jak są właśnie odpływy wody. No, czyli mniej więcej pół worka, takiego 15 litrów. Ponieważ większość warzyw raczej lubi ziemię neutralną, to taką też użyjemy. W momencie to jest 25 litrów ziemi. Trzeba będzie jeszcze trochę dosypać. Przyda mi się narzędzie pastel, łopatka. Ubijam tutaj tą ziemię, to co jest. Jeszcze trzeba będzie dosypać. Zobaczymy. Jeszcze drugi worek, mam 25 litrów ziemi. Zobaczymy, ile wejdzie.
mięsa. Tyle już wystarczy, więc do donicy wchodzi prawie cały 50 litrów ziemi. Dwóch worków 25-litrowych zostało mi tak około, około 10 litrów. Ale to tylko dlatego, że na spód dałem warstwę drenażu. Gdyby nie dawać warstwy drenażu, podejrzewam, że ziemi wyszłoby cały worek 50-litrowy. Teraz trzeba złożyć wzmocnienie. Donicę trzeba, widzicie, lekko ścisnąć, gdyż ziemię rozpycha. O. Wzmocnienie zainstalowane. Po zainstalowaniu wzmocnienia stwierdzam, że jeszcze można ziemi podsypać. Przystępujemy do siania. W pierwszym rządku siejemy rzodkiewkę 18-dniową. Tak jest. Rządek sobie wyznaczymy. Tutaj. No, to będzie na jeszcze jedną rzodkiewkę. Tutaj będziemy mieć na wysianie sałaty. To posiałem w rządku jak trzeba. No cóż, kiksy też się zdarzają. Dobra, pierwszy rządek. Zasypujemy po prostu lekko tą warstwą ziemi, która tutaj jest taka luźna. Dobra. Sobie oznaczymy, że tu jest. Rzodkiewka. Dobra. Teraz druga rzodkiewka. Dobrze. Tym razem bez większych kiksów. Dobra. I zasypujemy delikatnie warstwą ziemi. Już delikatnie przyklepujemy, a niektóre to ziarka jeszcze. Dobra. Czyli druga rzodkiewka, potem sobie rządki oznaczę przy pomocy patyczków. Teraz czas na sałatę.
Sałatę to trzeba będzie uważać, bo ma na pewno bardzo drobne nasiona. Dobra. Widzicie, do siewów to jednak rękawiczkę warto zdjąć. Niespodzianek nie było. Jeszcze nasionka. Dobra, czyli tu mamy rządek sałaty. No dobra. Ale żeby tak było fajnie, oczywiście oprócz sałaty mam jeszcze także sałatę już gotową. W postaci sadzonek. O, otworki zrobimy sobie pod jej wsadzenie pikownikiem. No nie zasypuj się. To już będę mógł użyć. Dzielimy sałatę na mniejsze. Tak, głębsze muszę te dołki pikownikiem zrobić. Sałata może nosić już duże masę korzonki. Tak jak mówiłem wielokrotnie, robimy tak, żeby korzenie się nie zawijały. No dobrze. Zasadzone już mamy sałatki. Teraz jeszcze tak. Na pewno w wcześniejszym filmiku, na początku wziąłem ostre papryki. Część z nich trafi tutaj do donicy tej oto respana. Mam także dwa sadzonki selera i one znajdą miejsce tutaj. I posadzimy po jednej ostrej papryczce z danego rodzaju. Więc najpierw seler. Mam już chłopczyk, który znakomicie przezimował zimę. No nie była zbyt ciężka, nie ma co ukrywać. Ale to będę miał jeszcze teraz seler. Dobra. No teraz po kolei sadzimy papryki. Trzeba przyznać, że ostre papryki nie chcą tak łatwo wschodzić. Są jednymi z najtrudniejszych upraw. Najpierw w takim razie idzie papryka de Cayenne. Wsadzimy ją trochę głębiej, niż tutaj nie rosną. Dobra. No właściwie to mam jeszcze tutaj zapasowe znaczniki. I
takie bardziej się nadające. Jonowe. Jalapeno. O, de cayenne. Ciach. Dobra. Teraz co? Habanero czerwone, habanero red, też ostra papryka. Czerwone. Tak. Teraz następne. Jalapeno. To musimy głębiej wsadzić, bo się trochę skrzywiła. W końcu jest wcześniej wysiana. Nie ma już takich odpowiednich warunków słonecznych. Ojoj. Ojo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 j
Wyprostuje się. Znajdzie drogę do słońca, nie ma. Teraz co? Teraz w takim razie, o tutaj nawet wyszły dwie, Anaheim Chili. Musimy podzielić, bo jedna pójdzie do sadzenia tutaj, a druga osobnej do nic. Widzicie, łatwo się dzięki dołkownikowi taką miękką ziemię. I też ją głębiej. Karteczka. A na chęci jest. Po Anaheim Chili, czasodna Hungarian Yellow Hot Wax. Jako ostatni został pomidor maskotka. Sadzę w końcu wcześniej, dlatego pomidor jeszcze jest mały, tyle co wyszedł. Ok, oczywiście po sadzeniu trzeba co zrobić, będzie to wszystko ładnie podlać. Tutaj widać, że osoba tak. Dobra, wyjmujemy nasionka. Oznaczyłem odpowiednio wcześniej, gdzie co jest zasiane wykołaczkami. Można podlewać. I podleję koneweczką, ale tam gdzie nasiona w dzisiejszym dniu zastosujemy spryskiwanie, tak jak ja już pokazywałem. Widzicie, bo w podlewaniu co dopiero w spryskiwaniu się niekiedy jeszcze potrafią nasionko wyjście na zewnątrz, a co dopiero bym podlewał. Ale już tak myślę, że za następnym podlaniu będę mógł spokojnie użyć bezpiecznie konewki.
No i co? Teraz na to wszystko pokrywa. No i co? Finito. Gotowe. Teraz tylko czas czekać na zbiory. Rzodkiewki, rzodkiewki, sałaty, sałaty, selera, papryki i pomidorów drobnych, czerwonych, masłowych. Donica respana to także rozwiązanie do ogrodu. Wystarczy znaleźć stabilne podłoże i ją po prostu postawić. To także rozwiązanie dla tych, którzy chcą zarazem mieć na przykład uprawy pomidorów, warzyw czy też papryki, a ich rabaty są już zaaranżowane i z tego powodu nie mają miejsca, ochoty sadzić, kopać, a zarazem mogą łączyć dwa w jednym bez marnowania przestrzeni. Wystarczy pomidory wsadzić do donicy inspektu, a następnie po prostu ustawić miejsce w ogrodzie. Pamiętając oczywiście o tym, iż musi być to miejsce o stabilnym podłożu. Jeśli zdecydujecie się, żeby wystawić waszą skrzonicę, skrzynię, inspekt, szklarnię, respana do ogrodu, pamiętajcie jednak, żeby postawić ją w miejscu częściowo zacienionym. Tak, kiedy przyjdzie gorące lato, albo słońce będzie wysoko operować, nie dokonało to słońcowych poparzenia roślin. Jeżeli jednak będzie już na pewno bardzo gorąco, się nie podrosną, nie zapomnijcie aby otworzyć tutaj otwory wylotowe. A jeśli zajdzie taka konieczność, zdjąć pokrywę, a rośliny zostawić same. Tak jak tutaj widzicie, są akurat tą szklarnię, donicę respana, można wykorzystać po prostu także jako właśnie donicę dla donic. W donicy rośnie sobie tutaj, o, to jest liść laurowy, a to lubczyk. Dzięki temu, że donica ma pokrywę, mogą one zostać przy niewielkich przymrozkach. Oczywiście, jak rzędu 1-2, po zamknięciu otworów wentylacyjnych. Ale przypominam, jeżeli będzie gorąco, duże słońce, to staramy się pokrywę otworzyć w loty, bądź pokrywę całkowicie zdjąć. Mikrofon działa? Nagrywa? Choć donicy tej oto można używać w ogrodzie, to jej główne zastosowanie, jednak nie ukrywajmy, będzie to zastosowanie balkonowe, domowe, gdzie ona będzie właśnie pełnić taką funkcję albo donicy dla donic, lub właśnie inspektu. Ta sama zasada, jeśli na dworze trzymacie tą oto donicę na balkonie, a będzie gorąco, pamiętajcie, aby rośliną uchylić tutaj otwory wentylacyjne, a jeśli będziecie chcieli sadzić na noc, zamknąć. W przypadku bardzo dużej ekspozycji słonecznej pokrywę ewentualnie trzeba zdjąć. Teraz jeszcze krótkie podsumowanie. Donica ta rzeczywiście jest bardzo fajna. Występuje w trzech kolorach. Jest oczywiście tam biało, taka jest limonkowo-zielona, czarno, tutaj biała, przeźroczysta, raz jedno, każdy zobaczycie na zdjęciu. Natomiast teraz tak, zalety. Donica wysoka, donica niska. Wysoka, duża przestrzeń, można coś postawić pod spodem. Donica jako niska, też nie żaden problem. To jest zaleta. Wada, jeżeli zdecydujecie się i tak jak mówiłem, na siłę włożycie nogi do końca, raczej już ich nie wyjmiecie, to jest ewentualnie wada. Natomiast wymiana z donic niskich na wysokie, o dziwo, odbywa się bez problemu. No ale to może taka była, nazwijmy, sukcesywna wada, to wada i nie wada, właściwość egzemplarza, który sadziłem. Moje tutaj siałem tam papryczki i inne rzeczy. Teraz tak, pokrywa. Pokrywa bardzo fajna rzecz, wykonana jest z miękkiego, znaczy twardego, a zarazem lekko miękkiego tworzywa. Musicie pamiętać, aby jednak niczym ostrym ją nie porysać. I to, co powiedziałem, jeśli stanowicie postawić ją w ogrodzie całkiem bez, nazwijmy, wolno stojącą,
to rozważcie, że gdyby istniało ryzyko, nie wiem, jakiejś burzy gradowej czy silnych wiatrów, to jednak być może donicę trzeba będzie zakryć bądź zabrać. Czy ty, drogi operatorze, widzisz jeszcze jakie wady albo zalety tej donicy? Operator pokazał, spojrzał w górę. Więc mnie nic na razie nie przychodzi. Dla podsumowania. Donica naprawdę bardzo fajny pomysł. Nowoczesna, ergonomiczna. To, co powiedziałem z tymi nóżkami, to jest taka lekka wada. To, co uważajcie na pokrywę, to może być wada, ale jeszcze nie tak naprawdę przekonacie się w praniu. Natomiast w praniu, w użytkowaniu. Natomiast co właśnie mnie urzekło? To, że mogę mieć po prostu inspekt w domu bez brudzenia. I Wam tego życzę. A donicę tę polecam nie tylko tak jak na balkon, do zwykłego domu, ale do pomieszczeń takich, nazwijmy tak się na to, stylu loftowym, gdzie będzie doskonale moim zdaniem się prezentować. Gdzie do kupienia? Między innymi tutaj w hurtowni Gardenia, która tą oto donicę czarną, w wersji tutaj czarna z białą pokrywą, dostarczyła mi do testów. Jak widzicie, zobaczyliście ujęcia, zwiedziła ona parę różnych miejsc. Stawiałem, rozkładałem, składałem, rozkładałem parokrotnie. Ja spokojnie przeżyła. A czy będzie w niej jeszcze nasadzenie na przykład pomidorów? To będzie sprawa do pomyślenia. To na razie, do następnego odcinka. Żegna się z Wami Zimnogrodnik. Pa!